Witamy na konferencji prasowej po meczu, w którym to Sokół Ostróda pokonał Olimpię Zambrów 4-1 i na początek poprosimy o pomeczowe komentarze trenerów. Zaczniemy od trenera gości. Gratuluję trenerowi zwycięstwa. Aczkolwiek wydaje mi się, że w mojej opinii zasłużyliśmy na porażkę, już na pewno nie taką różnicą bramek. Pierwsza połowa na pewno bardzo dobra w naszym wykonaniu, ale się znowu jakby potwierdza to, co z czym mamy największy problem w tej rundzie. Te drugie połowy zupełnie oddajemy na przeciwników. Nie wiem dlaczego, nie wiem, jakby rozmawiamy dużo z chłopakami. Gdzieś przegrywamy ten mental, przegrywamy gdzieś taką, wydaje mi się, wolą zwycięstwa, tak? I tutaj na pewno Ostróda była zespołem już takim skuteczniejszym, jeśli chodzi właśnie o taką pazerność, o chęć zwycięstwa. My jakby opuściliśmy gardę zupełnie i byliśmy od tej 52 minuty chłopcem do bicia. Tracimy bramki po indywidualnych błędach. Można straciliśmy 8 bramek w tej rundzie już, z czego 7 straciliśmy po błędach indywidualnych. To jest, nie wiem jak to mam wytłumaczyć. Duża, ciężka droga przed nami, ciężki tydzień przed nami, bo wiadomo, że nie zdobywaliśmy 4 punkty po 4 kolejkach. Wiedziałem, jaki mamy początek, ale jakby w każdym meczu prowadziliśmy, zarówno w Łowiczu wygrywaliśmy 1-0, wygrywaliśmy w meczu ze Świtem, jak i dzisiaj. I jakby no nie mogę się pogodzić z tym, że mając takich zawodników, jakich mam, potrafimy wypuścić zwycięstwo i to w takim stylu. Gratuluję dla Sokoła, widać, że z meczu na mecz będą mocniejsi, mają spore indywidualności, widać, że zawodnicy, którzy są w Ostródzie, dużo potrafią grać w piłkę. W mojej opinii będzie to zespół z tygodnia na tydzień coraz mocniejszy. A my co? Musimy ciężko pracować i jakby odbudowywać swoje morale w każdym kolejnym meczu. Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy o komentarz trenera gospodarzy. Dziękuję trenerowi za gratulacje. Ciężki to był tydzień dla nas, bo wiemy, że lekkim falsatem zaczęliśmy tę ligę i na pewno mocno liczyliśmy tutaj na komplet punktów w całym tygodniu. Nie będę ukrywał, że dużo rozmawialiśmy. Byliśmy przygotowani do tego spotkania. Widzieliśmy, jak Olimpia gra, jak otwiera grę. Widzieliśmy, że w pierwszej połowie będziemy musieli gdzieś być skonsolidowani i mocno będziemy musieli pracować na boisku, żeby przejąć piłkę, żeby wyjść z jedną z drugą akcją. Myślę, że pierwsza połowa bardzo wyrównana. Olimpia dużo operowała piłką, natomiast nie stworzyła sobie dużo klarownych sytuacji. W końcówce pierwszej połowy dostaliśmy bramkę, gdzie wychodziliśmy z kontrą, dostaliśmy rekontrę. Za bardzo się odkryliśmy. Dostaliśmy bramkę na 1-0. Byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby wyjść na drugą połowę i podnieść się, bo wiedzieliśmy, że ten mecz jest do odrobienia i wiedzieliśmy, że drzemie tutaj w nas duży potencjał i że jeżeli wyjdziemy tak, jak sobie założyliśmy od początku meczu, gdzie może nie do końca to funkcjonowało, nie mogliśmy pewnych rzeczy połapać, słabo gdzieś trochę biegaliśmy i powiedzieliśmy sobie, że musimy to zmienić, bo wiedzieliśmy, jak mamy się poruszać, jak zrobić, żeby gdzieś tam przycisnąć, żeby Olimpia straciła gdzieś tam piłkę. Bardzo dobrze weszliśmy w drugą połowę, to od razu też nas napędziło. Myślę, że w przeciągu 3 minut mogliśmy już przynajmniej doprowadzić do wyrównania, jak już nie prowadzić. Byliśmy skuteczni, byliśmy zdeterminowani. Dobrze, że zamknęliśmy ten mecz na 3, na 4 i bardzo się cieszymy na pewno z tego zwycięstwa. Mieliśmy swoje problemy przed tym meczem, tak? Wypadło paru zawodników, zdarzenia losowe, wypadek przed meczem chłopaków, którzy jechali na mecz. Musieliśmy na szybko zmienić skład, tak naprawdę zupełnie miał być inny przed meczem. Cieszę się, że chłopacy się też tam otrząsnęli, podnieśli się, nie wszyscy dzisiaj byli gotowi do gry. Fajnie, że drużyna pokazała charakter, to też bardzo się ceni. Widać tą radość po meczach, że to wszystko jest z serducha, że ten zespół chce. Przyszli chłopacy faktycznie z charakterem, którzy chcą coś zrobić. Tutaj nikt nie będzie robił za pana piłkarza, tutaj każdy wie, po co jest, co ma robić. Myślę, że widać to, tak jak trener powiedział. Myślę, że z meczu na mecz będziemy się docierać, rozkręcać. Wiem, że było dużo narzekania w pierwszych tygodniach. My robimy swoje, mamy tydzień do kolejnego meczu.
Teraz mamy chwilę, odsapniemy sobie dwa dni i zaczynamy znowu siadać do pracy, bo poza tydzień mamy kolejne spotkanie. Na pewno tutaj nie spoczywamy na laurach. Cieszymy się bardzo, bo graliśmy dzisiaj z trudnym przeciwnikiem. Chcemy przed własną publicznością grać efektownie, wygrywać i dziękuję. Są pytania? Ja mam pytanie do trenera gości, bo można powiedzieć, że kalendarz pan ma trudny, bo póki co wyjazd do Pelikana, dzisiaj wyjazd do Sokoła. Wielu takich ekspertów twierdzi, że między Sokołem a Pelikanem może się rozegrać walka o awans. Jak pan do tego podchodzi? Jeszcze bym wrzucił tutaj Świdnowy Dwór. Graliśmy też z nimi tak. Pierwszą kolejkę. Według mojej opinii bardzo dobry zespół. Jakby już z perspektywy trzech gier wydaje mi się, że Sokół ma najbardziej fizyczny zespół z tej całej trójki, tak? Ma zawodników, stoperów, właśnie tutaj trener w środku na defensywnym, poza tym Hirsch w ataku, takich fizycznie zawodników nie ma, ani Pelikan, ani Łowicz. No i najbliżej mi sposobu gry, jakby sposób, w jaki Świt operuje piłką, zrobił na mnie największe wrażenie, ale wydaje mi się, że tutaj jakby znowu Sokół Struda w mojej opinii jest najbardziej doświadczony. Widzę, że zawodnicy są ograni nie tylko na poziomie trzeciej ligi i jakby ta presja, która będzie na trzech zespołach, sprawi, że pewnie to doświadczenie będzie kluczowe w najważniejszych punktach, tak, momentach. I takich zawodników, jak ma obecnie Sokół Struda, nie ma ani Pelikan, ani Świt, więc ciężko może po czwartej kolejce wiele rokować, tak, ale no, te doświadczenie wydaje mi się i taka to ogranie na tym poziomie i umiejętność gry o awans no, sprawi, że Sokół na pewno będzie liczył się w drodze do awansu, czego życzę. No, czas pokaże, jest to czwarta kolejka, jeszcze sporo pracy przed nami wszystkimi. Jakby tutaj nie chcę, wręcz zdejmuję z trenera presję, bo wiem, wiadomo jak to jest, jak każdy oczekuje już w czwartej kolejce awansów. Wczoraj Bayern Monachium zremisowo 2-2 u siebie, Barcelona przegrała, wszyscy widzą jakie to są kluby, więc jakby spokojnie myślę, że tutaj pokornie pracując osiągniecie swoje zadanie, swoje cele, ale jakby na pewno ciężko po czwartej kolejce mówić o murowanym kandydacie do awansu do drugiej ligi.